Tu jest kamera. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy coś nowego. Jesteśmy w nowym miejscu, nowe położenie. Witam bardzo serdecznie po raz kolejny. I tak to będzie wyglądało. Tak teraz będzie wyglądało przez najbliższy rok, co najmniej, ponieważ oczywiście, no wiadomo, no jestem gdzieś indziej, więc tak, na razie przynajmniej przez rok tak to będzie wyglądało. Na razie jest taka fajna półka. Nie wiem, co jeszcze tutaj będzie, zobaczymy. Jak macie jakiś pomysł, to może być. Dajcie znać. I co? No oczywiście z tyłu jest Giorgio Chiellini i zagrywałem sobie stanowisko. I dużo widziałem, było komentarzy, żebym pokazał swoje stanowisko. Zwykle nie było okazji, bo był absolutny syf. Aczkolwiek, teraz jest nowe mieszkanie, nowe biurko, nowe krzesło i myślę, że po prostu mogę wam to, no chyba teraz pokazać. Zacznijmy może od tego, że chciałem podziękować firmie Ultra Desk, która mi prezentowała właśnie to biureczko i krzesło, o którym za chwilę powiem, ponieważ nowe biurko było mi strasznie potrzebne, bo stare, które miałem, było bardzo małe i w ogóle się na nim nie mieściłem, a teraz, panie i panowie, proszę to zobaczyć. Biurko, które posiadam, nazywa się Ultradesk Force. Rozmiar to 166 cm na 70, można regulować na 5 poziomów, dostępne jest 6 kolorów, ja oczywiście wziąłem czarno-białe, no bo raczej chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Również, jak widzicie, mam piękne LEDy. LEDy to jest coś, czego jestem dużym fanem, co może widać tu. Biurko również zawiera akcesoria takie jak podkładka XXL, uchwyt na napoje, uchwyt na słuchawki, stojak na pady, półka na listwy zasilające oraz dwa razy otwór przelotowy. Jezu. No i moi drodzy, dzięki temu, że biurko jest tak szerokie i tak pojemne, mogę zmieścić, jak widzicie, wszystko. Już nie muszę niczego jakby chować i tak dalej, co jest dużym plusem, bo zwykle miałem duże problemy z pomieszczeniem czegokolwiek na biurku, więc wreszcie mogę sobie wszystko tutaj jakoś fajnie ustawić. No i oczywiście również regulacja wysokości na 5 poziomów, więc każdy może sobie jakoś przystosować, czy chce wyżej, czy chce niżej. Także to, jeśli chodzi o biurko, pora na krzesło. Generalnie jest to chyba jedna z najbardziej wygodnych krzeseł, na których siedziałem. Panie i panowie, jeśli będę kiedyś jeszcze robił otwieranie paczek i będę musiał trafić kogoś przez długi czas, to wtedy będę mógł się oprzeć, się nawet będę mógł bujać. To jest game changer. No i oczywiście można zmieniać wysokość, można sobie zjechać ciutkę niżej. Wow, panie i panowie, jak tylko kiedyś będzie do trafienia jakiś, nie wiadomo, jakaś karta, to tak będę mógł otwierać paczki. No i oczywiście również mamy poduszki szyjne i lędźwiowe w zestawie, gdybyście nie widzieli, jak teraz siedziałem, także macie teraz tutaj na przebitkach. Wysokiej jakości tapicerka z wytrzymałej tkaniny, na której będziecie sobie siedzieli. No i ta tapicerka zawiera maksymalną odporność na przetarcie oraz pozytywne właściwości wentylacyjne, dzięki czemu nie będzie się uciążliwie pocić w gorące dni. Ale co ciekawe, poduszki są z żelem chłodzącym, więc gdy znowu nadejdzie lato, wasz tyłek będzie chłodzony przez poduszki z żelem chłodzącym. Same plusy. A no i z tego miejsca chciałem też podziękować mojemu tacie za to, że pomógł mi to wszystko jakoś fajnie zmontować, bo było tego dużo do sklejenia, więc dziękuję bardzo serdecznie za pomoc. Także panie i panowie, tych rzeczy jest i tak o wiele więcej, ja nie powiem wszystkiego, bo to zajęło mi zdecydowanie za dużo czasu. Wszelkie linki macie w opisie, odsyłam was tam. Biurko, które mam, nazywa się Force, a krzesło, które mam, nazywa się Throne. Także panie i panowie, dziękuję bardzo Ultradesk za zapewnienie mi tych pięknych rzeczy. Pamiętajcie, że wszelkie linki macie w opisie, a teraz lecimy z kolejną częścią filmu. Jesteśmy już, moi drodzy, w FIFA, pora na nagrody za FUT Champions. Zbiłem 11 winów, powrót do takiej trochę przeciętności, aczkolwiek nie ukrywam. Nie grałem za dużo w ten weekend, ponieważ jeden dzień nie było mnie w domu, ale myślę, że coś ciekawego powinno wpaść, więc moi drodzy, pierwszy pik przed nami. Jeden z dwóch i mamy taliszkę, oczywiście bierzemy foder, no bo to jest potrzebne aktualnie. Kolejny pik, kolejny foder. Javi Galan. Jeden z trzech, zwiędokształtny lub toc. A może, moi drodzy, może jednak taki Paweł? Albo też Wojtek Szczęsny. Witam serdecznie. Jest pierwszy zawodnik z Juventusu. Kolejny zawodnik z Juventusu. Zielony. Nie. Klosterman. Byliśmy bardzo blisko. Dwóch piłkarzy 4+. Potrzebujemy oczywiście piękne foderki. Mamy brak toca. Serio? Jago? Jakiś Parejo. Może najpierw złóżmy paczki wymienne, żebyśmy sobie nie musieli blokować duplikatu. Dokładnie. Sergiej Milinkowicz-Savić. To jest kolejna paczka bez specjalnej karty w środku, więc to nie jest coś, co chciałbym zobaczyć. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze dzisiaj pika z footies oczywiście, no bo trzeba. Paczka Ultimate za 11 winów. Zobaczmy, czy warto było się starać. Mamy footies. To jest wymienny footies. Jadon Sancho po raz drugi. No dobra, tego Sancho już mogę sprzedać, więc spoko. Sancho jest też strefetca. Oczywiście karta, która jest, no nie jest warta za dużo. A taki Sancho jest warty pieniędzy. 30 tysięcy monet. 50 nawet. Na razie go wystawię na listę transferową. 3 paczki 10x85+. Nawet nie wiem, co mogę teraz trafić. Są jakieś karty footies, są jakieś tocy. Ale nie mam pojęcia, co jest z tych największych kart do trafienia. Także nic szczególnego. Niestety i jeszcze Carvajal. Witam serdecznie. Już nie będę robił takiego tytułu, spokojnie. Zróbmy sobie z pominięciem, albo nie zróbmy, bo zapomniałem, że nie podjeżdżałem paczki. Co to będzie za team of the season? Hiszpania, Elo, Grimaldo. Już myślałem, że będzie to Balde. Balde trafiłem naprawdę dużo razy w tej FIFA. I będzie jeszcze, dużo śmiesznych kart. I moi drodzy, ostatnia paczka póki co. Za chwilę przejdziemy sobie do tego pika oczywiście z footies. A na końcu będzie team of the season i będzie to Włochy, LS, Borini.
chyba średnio, co? A może jakiś foodies jednak? Na przykład... O, Tony Cross, siemanko. I znowu tawernier ze strefetcą. Panie i panowie, pora na pick foodies po raz kolejny. Ostatnio wyleciał Marcus Rashford, więc zobaczmy, co poleci tym razem. Pick 94 plus 1 z 4 z każdej dostępnej drużyny, która tylko była. Zobaczmy, czy będzie coś potężnego, czy będzie potężne BOOM! Araujo, wydaje mi się, że chyba jest najciekawszą opcją z nich wszystkich. Forlana miałem, Coutinho miałem, wszystko. Każdą z tych kart miałem, nie licząc Araujo. Araujo, nie wiem, czy w ogóle był na rynku, czy on był w SBC. Był na rynku, 200 tysięcy monet. Ej, bardzo solidnie, jak na wrzesień. Myślę, że całkiem solidnie. Może być i Araujo. Stestujemy go sobie jak najbardziej. A myślę, że możemy go dać zamiast Cordobę. I moi drodzy, takim składem lecimy po kolejnego wina. Donnarumma, no będzie... O, okej. Okay. O, okej. Okay. Już pamiętajcie, z wrzesień teraz każdy ma taki popieprzony skład, bo jednak, bądźmy szczerzy, jak ktoś grał przez cały sierpień, no to raczej ma już takie karty i to nie powinno nikogo dziwić. Ale co powinno dziwić? To, że Juventus wygrał mecz. Proszę państwa, 3 punkty. Milik z asystą, Chiesa z brameczką. To się może podobać, prawda? I teraz najgorsza rzecz na świecie. Moment, ko strzelę gola. Najgorsza rzecz na świecie, która istnieje w piłce nożnej, czyli przerwa na prezentację. Tak tego nie lubię. Ja wiem, że są ludzie, którzy lubią, ale ja nie cierpię. Po prostu gardzę. Lubię obejrzeć czasami mecz polski. Aktualnie nie lubię, bo jest taki syf w tej reprezentacji. To co się teraz dzieje w reprezentacji, to jest dramat. Ale ja nie jestem fanem, nie jestem zwolennikiem. Ja lubię oglądać mój Juventus. Czasami trzeba, nie? Czasami trzeba na te repki. O Jezus! O cholera jasna, panie Viniciusie. Mam nadzieję generalnie, że nie jestem za ciemny, że tak powiem, bo zwykle byłem bardziej rozjaśniony na tych na filmach, ale uznałem, że teraz będę robił tak, że będę ciutkę ciemniejszy, żeby to światło po prawej lepiej wchodziło na twarz, że tak powiem. O shit, o kurde, Tierra, to będzie gol, to będzie bramka. 99 Auri, ciężko, żeby takiego czegoś nie strzelił, niestety. Okej, okay. Cristiano Ronaldo i mamy 3-1. Okej, okay, tam jest Llorente, szybkie odegranie, tak jest. Vinicius. Okej, okay, na dwa tempa, ale mamy 4-1. Może flick kick? Co by na to? Chyba trzeba flick kicka tutaj. Dziabnąć źle, o! I mamy rage quit. Flick kick był kluczem po to, żeby był rage quit. Czy może jednak niekoniecznie, może wziął pauzę, żeby zrobić zmiany, może myśli, może... No jednak nie, myślę, że możemy zrobić jakiegoś piczka, jakąś paczkę. Nie powinienem mówić piczka, bo chyba dostanę demonetyzację na filmie. Ale mamy wrzesień w sumie. 5 piłkarzy, 85 plus. Jakiś kolejny Paul Pogba może, dla widza, team of the season, okej. Okay. Mane nie ma to, co ja gadam. Diae? Footies? O rany. No to moi mili państwo, 82 plus razy 100. Raz otwieram tę paczkę, już nie pamiętam dokładnie co trafiłem, ale teraz możemy trafić na przykład to co Mbappe. No więc moi drodzy, lecimy. 100 piłkarzy, 82 plus. No zobaczmy, najprawdopodobniej pierwszy będzie Toc, ponieważ Tocy są zawsze. A będzie Harry Kane. Nie. Smalling, wiadomo, w środku jeszcze może być mnóstwo innych potężnych kart. Gówno. To na razie nie wygląda zbyt dobrze. Lecimy dalej. I... I Insigne. Także dwie karty footies. Średnia paczka, niestety, jak na wrzesień. Ale no dobra, no warto było spróbować. Generalnie propos streamu powinny się one już pojawić w tym tygodniu, w ten weekend. Jeśli oczywiście wszystko się uda, że będę w domu i tak dalej, to będą w tym tygodniu. Postaram się je odpalić. A tak to lecimy z ostatnim meczem. FC Friends. Przyjaciele. Siła przyjaźni tutaj. Zobaczmy. Okej. Kurtowa mnie tak trochę skłonił do myślenia, można powiedzieć, ale okej. Okay. Niefajna sytuacja, moi drodzy. Nie, Araujo. Kurde, no. Jaka głupota. To caka mi gola strzela we wrześniu w ogóle. Cyk. Pani Vinicius. I znowu, aj, myślę, że to do Viniciusa będzie okej. Okay. Llorente na przedpole. To miał być na przedpole, ale okej. Okay. Vinicius. Okej, okay, zgodny z planem. Cyk. Toni Kroos, lewa noga. Aj, broni Kurtua. Ale ostatnio flick kick sprawił, że był rage quit. Zobaczmy, czy to się powtórzy po raz kolejny. Vinicius Junior. Otóż nie. To powinno być w światło bramki, panie Vinicius. No idealnie uderzony na zielono. O kurde. Nadal podtrzymuję, że Konate jest zajebistym obrońcą, po prostu ja tutaj zrobiłem tak zwaną głupotkę. Tak po cichu liczę, że nie będzie żadnej dogrywki, bo nie będę ukrywał. Trochę odczuwam potrzebę pójścia na dwójeczkę, więc mam jeszcze większą motywację, żeby wygrać ten mecz, albo przegrać w najgorszym wypadku, ale dogrywki raczej bym nie chciał wyjątkowo dzisiaj dla widzów. Dlatego też Vinicius Junior na zielono broni Courtois.
Ronaldo nie spalił. Cristiano, czemu nie możecie trafić gola? A źle, jak ja gram w tej defensywie, przecież... O, Konate, no to jest gold. Oh shit. O, to będzie gol. Brawo do Doru. I leci. Cristiano Ronaldo, leci, Cristiano. No. Pięknie, mamy remis 3-3, wracamy. To jest faul. Poczuł rękę na plecach, przywrócił się i dostał karnego. To jest niesamowite. Na szczęście wiem, że uderzę. Ja mam niezawodnego nosa, on uderzy w prawo. No przykro mi. No okej. I to jest gol. 4-4. Nie wiem, jakim cudem to wpadło, nie wiem, ale okej, jest 4-4. Pele. Odetchnąłem z ulgą, bo to oznacza, że nie będzie dogrywki. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem dzięki temu. Moi drodzy mili, na sam koniec paczka Pix, czy Pixerem lub Totsem, lub też kartą Footies. Kolejna próba, kolejna szansa na trafienie, wiadomo kogo, już nawet nie muszę wspominać, więc czy to będzie historyczny odcinek. Zobaczmy. Alvarez, ej, 97 Alvarez, to chyba całkiem spoko karta, nie? Tak mi się wydaje. 300 tysięcy monet, ej, fajnie, ja jestem zadowolony, nie ma Pogby, ale jest Alvarez, może być. Dziękuję bardzo za oglądanie, pamiętajcie oczywiście o sprawdzeniu oferty Ultradesk. Dziękuję jeszcze raz bardzo za dostarczenie tych pięknych rzeczy, czyli oczywiście biurka i krzesła. Także dziękuję serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, adios.